Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku cyklu Motodraca w serii MotoInfo, czyli krótkich i rzeczowych poradek, jak i ciekawostkach ze świata motoryzacji. A w ostatnim czasie trochę się tego działo, zatem nie przedłużając przechodzimy do pierwszej informacji. Strefa czystego transportu. Na chwilę obowiązuje w Warszawie. No i w kilku słowach na ten temat, co się zmienia, jak to wygląda i jak z tym żyć. Przypomnę, że ona funkcjonuje nie w całej Warszawie, tak jak ma być to planowane od 1 lipca w Krakowie, ale w wybranych częściach. No ale Warszawa jest na tyle rozległa, że obejmuje większość Śródmieścia, sporą część Woli, sporą część Ochoty, Saskiej, Kępy, nawet Grochowa, czy chociażby Pragi, więc jest niezwykle rozłożysta. Na dziś nie mogą do niej wjechać samochody benzynowe poniżej rocznika 97, jak i samochody z silnikiem wysokoprężnym poniżej rocznika 2004. Znaczy mogą, bo spora część osób nie pamięta o takim pewnym wyjątku, który na razie jest wprowadzony w formie takiego bonusa, że 4 razy w roku można wjechać autem, które nie spełnia tej normy. I też było pytanie od jednego z widzów, czy można to robić 4 razy w ciągu roku kalendarzowego, czy 4 razy od pierwszego wjazdu. Od razu uprzedzę, że 4 razy w ciągu roku kalendarzowego, bez tutaj konieczności opłacania dodatkowego mandatu, no bo z jednej strony cały czas się mówi, że ma tutaj być cały system monitorowania, szczytywania tablic, który ma funkcjonować automatycznie. Nie wiem, czy on na dziś działa, ale wiem, że Straż Miejska robi kontrolę. Na razie dosyć pobłażliwe, bardziej pouczają, no co po niektórych może będą karać, bardziej w formie przypominajki. No ale w ostatnim czasie zaczął już się taki lekko sezon jesienny, więc wiadomo, że zbliża się temat związany ze smogiem. No i w Warszawie przy 3 pomiarach, szczególnie w centrum, jak i na Ochocie, okazało się, że mimo wprowadzenia tej strefy czystego transportu PM2,5 były przekroczone o ponad 200%. Oczywiście mam świadomość, że na chwilę obecną w tych strefach czystego transportu wyłączenia dotyczą kilku procent samochodów. Oczywiście te strefy czystego transportu od momentu wejścia w lipcu, one co 2 lata, w kolejnych lipcach co 2 lata, muszą być zaostrzane. Więc jeżeli ktokolwiek na przykład dzisiaj ma diesla z 2013 roku, no to w 2028 w sumie za niecałe 4 lata wjechać nie będzie mógł do tej strefy. Ja wychodzę tu z takiego założenia, że owszem, motoryzacja jest w jakiś tam sposób do tego przyczyniona, ale z drugiej strony, gdyby tak na jeden dzień w Śródmieściu nie uruchamiać kopciuchów, pieców na nie wiadomo co, okazałoby się, że to powietrze pewnie byłoby zdecydowanie bardziej czyste niż te kilka procent samochodów, które zostały na dziś wyrzucone z tego miasta. A przy okazji też zrobiłem małą ankietę na moim YouTubie w karcie społeczności, czy jesteście za wprowadzaniem stref czystego transportu, czy nie. No i tutaj 94% do 6%, więc widać, rozbieżność jest bardzo duża. Co w ogóle myślicie o strefach czystego transportu? One coś pomogą, jeżeli chodzi o czystość powietrza? Moment jeszcze dla partnera tego odcinka, czyli strony Car Vertical, strony, gdzie możecie sprawdzić sobie historię auta przed zakupem i właśnie teraz możecie otrzymać rabat w wysokości 30% na zakup takiego raportu. Przechodząc sobie w link, który macie w opisie tego filmu, z kodem MOTODORADCA otrzymacie 30% rabatu na zakup takiego raportu i będziecie mogli sprawdzić dane auto w pierwszej kolejności przed zakupem, poprosić sprzedającego o numer nadwozia, no i zobaczyć, czy rzeczywistość pokrywa się z jego słowami, czy ta mała kolizja to faktycznie była mała kolizja, czy obcierka, czy po prostu pół auta nie było i nie jechać niepotrzebnie przez Polskę. Jeszcze raz zachęcam do wejścia w link, który macie w opisie tego filmu. To posłuchajcie tego. Poseł PiSu Artur Szabławka złożył interpelację do ministra infrastruktury celem zmiany przepisów dotyczących pierwszeństwa pieszych. I zaraz wam i opowiem o tym, jak i o tym, jak media też to odbierają i przede wszystkim posłucham waszego zdania. Przypomnę, że już od ponad 2 lat funkcjonują zmienione przepisy dotyczące pierwszeństwa pieszych, bo przed tą zmianą pieszy to w sumie fizycznie musiał postawić nogę na przejściu dla pieszych, żeby móc skorzystać z tego pierwszeństwa. Teraz mamy tak zwanego pieszego oczekującego, szerzej rozumianego nawet jako dochodzącego do przejścia, znajdującego się w obrębie tego przejścia. Prawnicy trochę spierają się co do tej interpretacji, ale jedno na ulicy faktycznie zauważyłem, że spora część kierowców zdecydowanie bardziej ostrożnie zachowuje się przy przejściach dla pieszych. Ale z drugiej strony zauważyłem też bardzo niepokojącą rzecz, że nie mówię, że wszyscy, ale że niektórzy piesi zdecydowanie bardziej pewnie poczuli się, że w stylu ja mam pierwszeństwo, ja mogę, stój tą metalową skrzynką, ja teraz w tym momencie przechodzę i za wszelką cenę próbują udowodnić swoje pierwszeństwo, a też tak do końca nie jest, bo pieszy też musi sprawdzić, czy aby nie będzie wymuszał tego pierwszeństwa w danym momencie, próbując wtargnąć na to przejście. No i posłuchajcie tego, co pan Artur Szabławka wymyślił. Dobra, nie będę czytał tutaj tej całej interpelacji napisanej językiem prawnym. Najprościej mówiąc,
Pieszy, który znajduje się w obrębie przejścia dla pieszych, chcący przejść, niech podniesie rękę, żeby kierowca z daleka widział, że chce przejść. I od razu powiem jedno. Zajrzałem do kilku artykułów, które pojawiły się w mediach w tymże temacie, bo bardzo mnie ten temat zainteresował, bo pewnie niektórzy pamiętają, już kilka lat temu o tym sam mówiłem, że może warto byłoby coś takiego wprowadzić, żeby na linii kierowca kontra pieszy faktycznie zapanowała trochę większa przyjaźń i lepsze zrozumienie. Mam wrażenie, że spora część dziennikarzy jest bardzo przeciwna temu działaniu, dlatego też jestem ciekaw waszej opinii. Czy wy uważacie, że cokolwiek by to pomogło? Czy to może będzie kabaret, że pieszy musi podnosić rękę? Bo ja też miałem kilka ostatnio takich przykładów, szczególnie jeden sprzed dwóch czy trzech dni, gdzie przejeżdżając w okolicach cmentarza, oczywiście zwolniłem, widziałem przejście dla pieszych, no bo stała już taka starsza pani. No zatrzymałem się, ale ta pani nie idzie, no bo ona się po prostu schylała, bo sobie kasztany przy tym przejściu zbierała, bądź dwie panie, już bez względu, czy dwie panie, czy dwaj panowie, bez większego znaczenia, stoją przy przejściu, bo na przykład sobie rozmawiają, no bo jedno chce skręcić w jedną stronę, drugie w drugą, więc akurat idealnie fajnie stanąć przy przejściu. No kierowca musi dojechać, zatrzymać się, no nic go to może jakoś tam bardzo nie kosztuje, no ale jest to swojego rodzaju taka sytuacja newralgiczna. Czy to byłoby ujmą, jakby pieszy dosłownie na sekundę tylko zasygnalizował kierowcy, szczególnie gdy jest jesienią na szaro ubrany i go nie widać na drodze, że on chce w tym momencie przejść? Bo mi się wydaje, że chyba niczego złego by to nie wniosło, a tym bardziej by to pomogło. Tym bardziej podkreślę jedno, że po zmianach tych przepisów mamy o kilka procent więcej wypadków z pieszymi na drogach niż przed tą zmianą. Poczekajcie, bym teraz dobrze to wymówił. Elblążanin, najprościej mówiąc, mieszkaniec Elbląga, ma swojego rodzaju problem. 117 razy nie zdał egzaminu na prawko. I co ciekawe, 117 razy nie zdał egzaminu teoretycznego na przestrzeni 2 lat. Czyli w sumie ani razu nie podszedł do egzaminu praktycznego. Na przestrzeni tych 2 lat statystycznie wychodzi, że prawie co tydzień musiał zapisywać się na egzamin i nie był w stanie tego przejść. Dla mnie jest to swojego rodzaju absurd, bo już powiem wam dlaczego. No z jednej strony wydał na to blisko 3,5 tysiąca, chociaż niech się spieszy, bo od 1 stycznia koszt egzaminu teoretycznego pójdzie około 20 zł w górę. Ale jak ja, mając jeszcze 17 lat, bo to był ostatni rocznik, kiedy mogłem zdawać wtedy w wieku 17 lat na prawko kategorii B, okej. Wtedy jako młody, no chciałem błysnąć przed kolegami, no przecież by nie wypadało, żebym nie zdał za pierwszym razem. Faktycznie poświęciłem na to 3 tygodnie nauki i na wyrywki mogłem odpowiadać na wszystkie pytania. Ale gdy teraz po wielu latach zapragnąłem zrobić sobie kolejnych kategorii, zrobiłem sobie A, zrobiłem sobie C, no C plus N, ale to już jakby jedna teoria, zrobiłem sobie D, autobus. Do teorii to tak na dobrą sprawę ile się uczyłem? 2 popołudnia, tak żeby sobie odświeżyć pewne kwestie, no i oczywiście poszerzyć o te tematy związane z daną kategorią, którą w danym momencie zdaję. Ale 117 razy nie zdać teorii, teraz podobno zapisał się na 118 raz. I tutaj też moje pytanie, czy nie powinien być w ogóle jakikolwiek odgórny limit, powyżej którego no już raczej nie powinno się przystępować do kolejnego egzaminu. No ja rozumiem, nie wiem, kilka razy nie zdać, no ale 117 razy? Tym bardziej w Elblągu jest jeszcze jeden problem. Praktykę zdaje średnio 26% osób, więc jak uda się zdać tą teorię, to może za 5-10 lat faktycznie udałoby się zdać tę praktykę. Dziwna sytuacja w moim przekonaniu, chociaż podejrzewam, że kasa WORD-u jest niezwykle uśmiechnięta i tego pana wita z uśmiechem na twarzy, chociaż no tutaj premii nie może żadnej mu dawać, ani bonusów, no bo to jest to stawka ustalona odgórnie. No nie, nie mogę powiedzieć nazwy tejże organizacji, bo bardzo często, gdy ją wymawiam w kontekście aut, których nie tankuje się na stacjach paliw, bardzo często materiały są też z tego powodu przycinane, więc tutaj muszę być niezwykle ostrożny, więc ta swojego rodzaju organizacja, która czuwa nad większością krajów w Europie, w ostatnim czasie uzyskała większość, co za tym idzie, przegłosowano wprowadzenie dodatkowych ceł na samochody chińskie. Przypomnę, obecnie cła na sprowadzane auta z Chin wynoszą 10%, a teraz w zależności od tego, który koncern jak współpracował z tąże organizacją, cła dodatkowe będą od 8 do 35%, czyli w sumie będą wynosiły od 18 do 45%. No kto za to zapłaci? No klient za to zapłaci, no przecież nikt inny, tak? No tutaj musimy mieć tego w 100% świadomość, znaczy ta organizacja swoje weźmie, ale finalnie na cenie odbije się to na kliencie. Oczywiście motywowane jest to tym, że były tutaj te auta dotowane przez rząd chiński, co za tym idzie, było to tak zwane wprowadzanie nieuczciwej konkurencji. Pozwolicie, że pokażę, które kraje jak głosowały i tutaj też się swojego rodzaju lampka zapali.
Przeciwko był Niemcy, Węgry, Malta, Słowacja, Słowenia. Wstrzymały się od głosów Belgia, Czechy, Grecja, Hiszpania, Chorwacja, Cypr, Luksemburg, Austria, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Finlandia. Pozostałe kraje były za wprowadzeniem tych ceł, włącznie z Polską. Dlaczego Niemcy były takim piewcą na nie bardzo duży w tym wszystkim? No z prostego powodu. Gdyby zebrać wszystkie marki, które produkują w Niemczech, ich eksport roczny do Chin samochodów sięga blisko 30%, a w niektórych modelach, jak chociażby przy BMW 7 czy i7, nawet zbliża się do 50%, co za tym idzie, wyraźnie pokazuje, że te kraje boją się prostego działania, bo lada dzień już Chińczycy poinformowali o tym, że będą wprowadzali tak zwane cła zwrotne. Za tym idzie, te koncerny będą traciły na tym podwójnie. Ciekawe tutaj jest działanie naszego kraju jako Polski, no bo z jednej strony głosowały za tym, żeby wprowadzić te cła, a cały czas trwa batalia o to, jak ma wyglądać fabryka Izery, tym bardziej, że ma być współfinansowana przez jeden z chińskich koncernów, jakim jest Geely. Czyli w sumie Polska tutaj może mieć trudne negocjacje przy tej fabryce, bo Chińczykom nie pomaga w żaden sposób. Dobra, to na dzisiaj będzie tyle. Podzielcie się w komentarzach, co na temat tych dzisiejszych materiałów sądzicie. Jeżeli macie tematy związane, czy to z pomysłami na kolejne odcinki, czy jakieś tematy związane z doraźną poradą i mogę Wam w tym pomóc, to będę starał się udzielać w komentarzach pod tym dzisiejszym materiałem. A póki co, żegnam się z Wami, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się.